dowiedzieli się właśnie teraz. Może niektórzy się domyślali, niektórzy może nie, ale musicie sobie szukać. Musicie wiedzieć to, że Pan Bóg autentycznie działa. Daje obietnice nie po to, żeby nas zwodzić, ale po to, żeby nas wypełniać. Jeżeli czujesz, że dziś Ty właśnie jesteś na takim rozstaju dróg, jeżeli jesteś w takim miejscu, gdzie kręcisz się w kółko, jesteś na takim rondzie, to wiedz, że Pan Bóg wie, w którym momencie włączyć kierunkowskaz. Tobie, Panie, zaufałem, w Tobie nadzieja moja jest. W Twojej chwale chcę stanąć cały. Ciemność światłem, w Twoim blasku, Panie, chciałbym żyć. Twym powietrzem oddychać pragnę, Tobie zawsze wiernym. Niełatwo jest stać, kiedy ciągle ktoś już nas potrąca, popycha. Nie wiem, czy masz już doświadczenie, czy decydujesz się, że Jezus będzie Twoim królem po raz pierwszy w życiu, czy po raz wtóry. Ale ja mam to doświadczenie, że ciągle Pana. Ciągle. Duch Święty to jest osoba. Jest o nim napisane, że przenika istotę Boga i wchodzi w Ciebie. Wchodzi w Ciebie istotą Boga. Rozważ kiedyś to. To jest niesamowite. I Duch Święty jest tym, który da Ci odwagę, który da Ci mądrość, który da Ci wiarę, który zrodzi się w Tobie pokojem, który będzie w Tobie światłem, który pokaże Ci, gdzie masz iść. Podyktuje Ci każdy Twój ruch, jeżeli tylko Go o to poprosisz. Spróbuj, zrób eksperyment. Uwaga, zadanie domowe. Spróbuj każdego dnia, w najbliższym tygodniu, kiedy się obudzisz, powiedzieć: Duchu Święty, przyjdź. Poruszaj się we mnie. Działaj we mnie, myśl we mnie. Przyjdź. Ufam Tobie i oddaję Ci każdą chwilę tego dnia. I przyjmuję, że wszystko, co się zdarzy, jest z Twojej woli. Świadczę Ci moim życiem, że będziesz widział różnicę. Tak jest w moim życiu. Tak jest w życiu każdego z nas. Więc bądź teraz z nami. Poruszaj się Duchu Święty w nas. Rozpalaj serce. Nie pozwól nam stąd wyjść letnimi, bo Bóg będzie chciał nas wypłyć ze swoich ust. Bądź albo zimny, albo gorący. Skoro stoisz, skoro pomyślałeś sobie, a może zadziękuję, bądź gorący. Rozpal się Duchem Świętym. Nie chodzi o fajerwerki, chodzi o płomień, który nie gaśnie. Bądź jak krzew gorejący, który będzie znakiem dla wszystkich ludzi, których spotkasz. Zobaczę w Tobie Boga. Duchu Święty nas, rozpalaj serca uwielbieniem Jezusa. Poruszaj się, Duchu Święty nas, rozpalaj serca uwielbieniem Jezusa. Poruszaj się, Duchu Święty nas, rozpalaj serca uwielbieniem Jezusa. Poruszaj się, Duchu Święty nas, rozpalaj serca uwielbieniem Jezusa. Przyjdź jak ogień, przyjdź jak olej, przyjdź jak wiatr, przyjdź jak deszcz, przyjdź jak ogień, przyjdź jak olej, przyjdź jak wiatr, przyjdź jak ogień, przyjdź jak olej, przyjdź jak wiatr, przyjdź jak deszcz, przyjdź jak ogień, przyjdź jak olej, przyjdź jak wiatr. Przyjdź jak olej, przyjdź jak olej, przyjdź jak wiatr, przyjdź jak deszcz, przyjdź jak ogień, przyjdź jak olej, przyjdź jak wiatr. Przyjdź jak ogień, przyjdź jak ogień, przyjdź jak olej, przyjdź jak wiatr, przyjdź jak deszcz, przyjdź jak ogień, przyjdź jak olej, przyjdź jak wiatr. Duchu Święty, poruszaj się wśród nas. Przychodź, Duchu Święty, do naszych serc, do tych serc, które są pogubione, do tych serc, które są zranione, do tych serc, które nie wiedzą, po co biją i dlaczego i dla kogo. Przychodź, Duchu Święty, Ty, który jesteś rozwiązaniem, Ty, który jesteś drogowskazem, Ty, który umożliwiasz nam decyzję, Ty, który jesteś poruszeniem. Poruszaj się w nas. Przychodź, Duchu Święty, do tego miejsca, do tej świątyni, do tej wspólnoty, do tej parafii. Przychodź, Duchu Święty, do kapłanów z tej parafii. Wypełniaj ich sobą, żeby płonęli Twoją miłością. Przychodź, Duchu Święty, do wszystkich parafian. Przychodź, Duchu Święty, do wszystkich mieszkańców Warki. I rozpalaj to miasto. Rozpalaj to miasto miłością. Niech Twój ogień tutaj nigdy nie gaśnie. Niech trwa. Niech to, co zaczęło się tutaj, nie kończy się teraz. Ale niech dopiero teraz się zacznie. Bo Panie, my nie chcemy już krążyć wokół ronda. Nie chcemy być tu, ale chcemy doświadczać przedsionków Twojej chwały, Twojego Królestwa. Skoro jesteś Królem, to Twoje Królestwo musi być wspaniałe. Ja wiem, że nawet przebywanie w przedsionkach tego Królestwa jest cudowne. Piękne jest przebywanie w Twoich przedsionkach. Chcemy się tam znaleźć. Otwieram swoje serce i swoje oczy na to, żeby Ciebie widzieć. Piękne jest Twoje mieszkanie. Jak piękne jest mieszkanie Twe. jeden dzień przed sądem Twym, lepszy jeden dzień w mieszkaniu Twym, lepszy jeden dzień przed sądem Twym, niż tysiąc innych. Lepszy jeden dzień przed sądem Twym, lepszy jeden dzień w mieszkaniu Twym, lepszy jeden dzień przed sądem Twym, niż tysiąc innych. porwałeś mnie, Duchu Święty. Duch Święty porwał świętego Jana i pokazał mu, co jest w niebie. I zobaczył tam tron, a na nim siedzącego takiego, co w ogóle nawet patrzeć na niego nie dało. A dookoła niego stało 24 trony i tam siedzieli tacy też bardzo ważni goście, nie? I 4 zwierzęta, które tak naprawdę symbolizowały 4 ewangelistów. No i generalnie nie jest tak, że w niebie będziemy mieli dostęp do telewizji bez ograniczeń, Wi-Fi niekończące się, najlepsze w ogóle ciasta od babci, kawkę i fotel. W ogóle tego nie będziemy chcieć. Bo oni wszyscy, którzy już tam są, wołają święty, 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 po 3-krotnie święty, chwała. Stoją przed naszym Bogiem, który jest wielki, godzien chwały, czci i uwielbienia i Go wielbią. I na pewno nie są biernymi obserwatorami. Więc może spróbujmy wziąć ten przykład. Zapraszam do tego, żeby wstać. Ta piosenka już nie będzie taka swobodna, wolna i w ogóle. Trochę się rozruszajmy. Na chwałę Panu. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże inny nie rób nasze stopy. I zawstydzę Ciebie. tą pieśnią, abyś przez ręce naszego kapłana za chwilę nas pobłogosławił. Błogosławić to mówić o kimś dobrze i dobrze mu życzyć. Bóg chce dla ciebie dobrze. I każdego dnia wyciąga nad tobą swoją rękę i cię błogosławi i daje ci dobro. A pamiętasz, co trzeba mieć, żeby to wziąć? Otwarte, chcieć. Miej w swoim życiu postawę otwartych dłoni, a zobaczysz, że Bóg będzie wkładał w nie wszystko, co potrzebujesz. Panie Bóg, błogosław mnie dziś. Panie, rozszerz me granice. Niech Twa ręka wiedzie mnie i serce mnie dba o złego. Amen. Panie Bóg, błogosław mnie dziś. Panie Bóg, błogosław mnie dziś. Panie, rozszerz me granice. Niech Twa ręka wiedzie mnie i serce me dba o złego. Amen. Błogosław. Błogosław mnie, błogosław mnie. Chcę się stać błogosławionym strem ziemi tej. Błogosław. Błogosław mnie, błogosław mnie. Chcę się stać błogosławionym strem ziemi tej. Panie, pobłogosław mnie dziś, pobłogosław to miejsce. Panie, błogosław mnie dziś. Panie, rozszerz me granice. Niech Twa ręka wiedzie mnie i serce me dba o złego. Amen. Błogosław mnie, błogosław mnie. Chcę się stać błogosławieństwem ziemi tej. Błogosław mnie, błogosław mnie. Chcę się stać błogosławieństwem ziemi tej. Przyjmij, Panie, naszą modlitwę. Przyjmij naszą małą wiarę. Zobacz te ręce otwarte, które pragną, abyś w nie wkładał Twoje błogosławieństwo. I prowadź nas do siebie. Za obie ręce. Abyśmy nie mieli się czego chwytać. ważna bitwa tutaj u nas, bo odkąd zostałam na Mateusza, mniej więcej chyba od pół roku zbieramy do siebie regularnie co kilka tygodni i odwołujemy koncert. Jeszcze tydzień temu nie wiedzieliśmy, czy nam się na pewno uda, ale udało się. I chciałabym poprosić też o brawa dla nich, dlatego że oni ciągle mówią, że nie robią tego dla siebie, a myślę, że warto też nagrodzić swoje pracę, włożyli w to, że tutaj dzisiaj poprowadzić do nas. To skocznie zagramy, żeby wam się dobrze do domu. podoba wam się taka muzyka i chcecie wziąć troszeczkę nas do domu i modlić się w ten sposób w domu, to zapraszamy do zakupu takiej płytki. Albo w samochodzie też fajnie. O, też mam. Albo w samochodzie, ja to lubię w samochodzie. Śpiewajmy! Ty jesteś skałą. Mam nadzieję, że...